Beata Tadla, Onet Rano Wiem. Dzień dobry. Pod koniec października Onet opublikował nieznane oblicze prezesa Polskiego Związku Tenisowego. Mirosław Skrzypczyński miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków swojej rodziny, a także wobec zawodników. Dzisiaj jest kolejna odsłona tego tekstu. Już możecie przeczytać go na stronie głównej Onetu, bo to, co nasi dziennikarze ujawnili wcześniej, potwierdza znana posłanka Katarzyna Kotula. A ze mną autorzy tekstu Jacek Harłukowicz online i Janusz Szwertner w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie, jaki jest związek posłanki Kotuli z tą całą sprawą? Pani poseł Katarzyna Kotula w latach 90. była zawodową zawodniczką, juniorką. Zaczęła grać w tenisa w 89 roku. Trafiła do klubu Energetyk Gryfino ze swojej rodzinnej miejscowości. Osiągała duże sukcesy. No i w pewnym momencie trafiła na początku lat 90. na pewnego trenera, który zjawił się w klubie. Tym trenerem był Mirosław Skrzypczyński, dziś prezes Polskiego Związku Tenisowego. No i pani poseł dzisiaj przerywa zmowę milczenia. Pani poseł mówi pod nazwiskiem o tym, o czym pisaliśmy w swoich tekstach, o czym wie środowisko tenisowe. Podkreślam to. Środowisko tenisowe wie, że pan Mirosław Skrzypczyński przez lata, z jednej strony to, o czym mówiłaś, stosował przemoc wobec swojej żony, wobec swojej córki. Ujawniliśmy na to dowody wobec teściowej, ale także stosował przemoc psychiczną, fizyczną, ale także molestował nieletnie zawodniczki, będąc właśnie trenerem na początku lat 90. Energetyku Gryfino, chociaż od razu zaznaczam, że w tajemniczych okolicznościach trener Skrzypczyński odchodził z każdego klubu, który trenował. Ale w tle skargi rodziców. Za każdym razem trenował dzieci. Jeśli chodzi o Energetyk Gryfino, pani poseł miała wówczas 13-14 lat. W tym wywiadzie opowiada szczegółowo. Myślę, że to było dla niej bardzo, bardzo trudne. Opowiada o tym, że padła ofiarą molestowania seksualnego ze strony trenera Skrzypczyńskiego. Jacku, po pierwsze, dlaczego posłanka Kotula dopiero teraz postanowiła ujawnić się pod nazwiskiem? Powiedz, jakie praktyki potwierdza, czy potwierdza i te kary straszne i właśnie molestowanie i istnienie kantorka? Czemu z kolei prezes zaprzecza? Oczywiście, może jednak zacząłbym od wyrażenia ogromnego podziękowania i szacunku dla pani poseł, że zdecydowała się po latach powrócić do tych strasznych wydarzeń, które ją spotkały w Gryfinie ze strony ówczesnego trenera Skrzypczyńskiego. Ta rozmowa rzeczywiście, kiedy ją prowadziliśmy z Januszem, widać było, jak nie jest łatwa dla pani poseł. Zresztą pewnie jak dla każdej ofiary molestowania seksualnego. Pani poseł powiedziała nam wprost, że na całe lata wyrzuciła z głowy ten epizod. To było dla niej tym trudniejsze, że nie rozmawiała o tym z nikim, ani ze swoimi rodzicami wówczas, kiedy to się działo, ani później ze swoim partnerem, ze swoją córką. No cóż, tak naprawdę najłatwiej powiedzieć, że pani poseł potwierdziła to wszystko, co udało nam się z Januszem już wcześniej zebrać i opublikować. Tak jak powiedziałaś, istnienie tego mitycznego kantorka, czy też jak pani poseł precyzuje, takiego pomieszczenia, w którym po treningu były składowane piłki, siatki, jakieś sprzęty służące treningowi tenisowemu. Nie wchodząc oczywiście w jakieś takie bardzo drastyczne szczegóły, pani poseł, wróciło do niej wspomnienie tego, że Mirosław Skrzypczyński po treningach miał ją zapraszać do tego kantorka pod pretekstem rozmowy indywidualnej o błędach popełnionych na treningu, czy też pod pretekstem sprzątania kortu i znoszenia tam właśnie tych piłek, tej siatki. No a tam, mówiąc najbardziej oględnie, molestować ją seksualnie, dotykać w miejsca intymne, co, no powiem szczerze, no nawet relacja dorosłej kobiety o tym, czego doświadczyła jako 13-latka, to jest wstrząsające. Po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet, co pani poseł musiała czuć. Ja mam dziecko, które ma 15 lat, więc wiem, na jakim etapie rozwoju jest taki człowiek. No, absolutnie wstrząsająca
Jacku, wstrząsające relacje. Powiedz, co, bo tam pada taki tekst również o tym, że Kaśka Kotula miała chyba najgorzej. I powiedz, co posłanka mówi dzisiaj o tych relacjach z, także z innymi zawodniczkami? Tak, oczywiście, znaczy bardzo ważną częścią relacji pani poseł jest, jest to, ona opowiada nam o tym, że kiedy opublikowaliśmy pod koniec października z Januszem pierwszy z naszych tekstów odsłaniających te ciemne plamy w historii prezesa Polskiego Związku Tenisowego, no w środowisku zawrzało. Te głosy rzeczywiście do nas docierały. Pani poseł opowiada, że ma kontakt z grupą zawodników i zawodniczek, z którymi trenowała na początku lat 90. w Gryfinie. I tu jest, tutaj to jest... Na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie, gdzie pani poseł w bardzo zdecydowany sposób mówi, jestem przekonana, że nie byłam jedyna. Mówi o tym, że wie o tym, że również inne zawodniczki, ale również zawodnicy zostali przez pana Skrzypczyńskiego bardzo mocno skrzywdzeni. Wielu z nich do dzisiaj nie może uporać się z traumą, jest pod opieką psychologów. Część wyjechała za granicę. Zresztą sama pani poseł, mówi o tym w wywiadzie, również przed Mirosławem Skrzypczyńskim uciekła do szkoły w Stanach Zjednoczonych. Wtedy ten kontakt z nim się zerwał. Natomiast no, jeżeli chodzi o tego człowieka, który powiedział, że Kaśka Kotula miała najgorzej, to rzeczywiście rozmawialiśmy pod koniec października z jednym z byłych zawodników Energetyka Gryfino, który nam powiedział, użył dokładnie takich słów. Kaśka Kotula miała najgorzej, ponieważ najprawdopodobniej Mirosław Skrzypczyński upatrzył ją sobie jako swoją ofiarę. Pani poseł rzeczywiście to potwierdza. Mówi, no miałam wtedy 13 lat, byłam małą, śliczną dziewczynką z blond lokami. Odczuwałam tą atencję ze strony trenera. No, ja mówię jeszcze raz, miałem duży problem z postawieniem się w jej sytuacji. Co musi odczuwać dziecko, jaki to jest mechanizm psychologiczny, co musi odczuwać dziecko, kiedy dorosły mężczyzna, zaczyna się to znowu relacja pani poseł, o takie dziecko ocierać, dotykać, to wszystko powoduje taki mechanizm, jak mówiła znowu pani poseł, wyparcia. Myśmy próbowali delikatnie dopytywać Katarzyny Kotuli, dlaczego nikt przez te lata nic nie zrobił, dlaczego ona sama nie próbowała powiadamiać czy rodziców, czy trenerów. No, okazuje się, że tenis jest dość taką elitarnym sportem. Tak? To również opowiada o tym pani Katarzyna Kotula. Te dzieci czuły się wybrańcami. W małym, niewielkim mieście Gryfino przyjeżdża trener, który przedstawiany jest jako wielki fachowiec, a im wbijane jest do głowy, jak wielki zaszczyt ich spotkał i szczęście, że mogą z kimś takim tak pracować. Tak, dokładnie. Złapaliście Pana Boga za nogi. Jacku, jeszcze chciałabym do Janusza tutaj przejść. Powiedz, Januszu, czy rozmawialiście z prezesem Skrzypczyńskim już po tym, jak posłanka Kotula postanowiła ujawnić się z imienia i nazwiska, bo po poprzednim tekście zarzucał wam, że właściwie osoby, które się wypowiadają, są anonimowe. Rzeczywiście, prezes Mirosław Skrzypczyński, gdy z nim rozmawialiśmy przed publikacją pierwszego tekstu, mówiąc o tym, że są osoby, które będą opowiadać o tym, że były przez niego krzywdzone, wysłał taki komunikat. Jeśli chcecie o tym pisać, podajcie nazwiska tych osób. Ja myślę, że to był nacelowane na taki efekt mrożący. To znaczy, dajcie nazwiska, ale równocześnie zapowiedział pozew przeciwko nam i także ustami ministra sportu Kamila Bortniczuka. Kamil Bortniczuk później w mediach mówił o tym, że z tego co wie, prezes zamierza was pozwać. Więc ale pozwał? To był taki... Nie pozwał. A żeby była jasność, nie pozwał. Natomiast myślę sobie, że te wszystkie ofiary słyszały, co oni mówią. Mhm. Mogły czuć się niepewnie. Został wysłany do nich komunikat, jeśli będziecie mówić pod nazwiskiem, to będziecie mieć problemy, bo nawet jeśli ci dziennikarze, za którymi stoi duża redakcja, prawnicy, będą mieli kłopoty, będą musieli przez lata spędzić pewnie czas w sądzie, jeśli on się na to zdecyduje, choć moim zdaniem się nie zdecyduje. Natomiast wydaje mi się, że to było właśnie, taki był cel. Natomiast no, nie mogę też przejść do porządku dziennego nad tymi reakcjami, które były pozostałymi, czyli
Przypomnę, Mirosław Skrzypczyński w rozmowie ze mną wypowiedział takie zdanie, że dajcie nazwiska, bo w przeciwnym razie ja też mogę napisać, że pan, przepraszam, to będzie cytat, ale to jest cytat ważnego urzędnika. Ja mogę napisać, że pan wyjął penisa i wsadził go do buzi 6-letniemu dziecku pod drzewem. To jest jedna z pierwszych reakcji prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego na nasz tekst. Wydaje mi się, że gdybyśmy żyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, które jest już zupełnie na innym etapie, jeśli chodzi o dyskusję na temat przemocy, sama także seksualnej w sporcie, ta sama reakcja byłaby dyskwalifikacją. Wiesz jeszcze, jaka reakcja byłaby dyskwalifikacją? Reakcja rzecznika Polskiego Związku Tenisowego. On po naszym tekście, w którym ujawniliśmy, że prezes stosuje przemoc domową i także przemoc psychiczną i fizyczną wobec byłych zawodników, powiedział, że to jest prywatna sprawa prezesa Skrzypczyńskiego. A więc przemoc domowa, stosowanie... Przyzwolenie ciągle przyzwolenie i przechodzenie do porządku dziennego. Mnie też zszokowało, bo prezes po tym waszym pierwszym tekście w wydanym oświadczeniu powołał się na SMS od swojej byłej żony, wielkiej tenisistki, kiedyś Renaty Skrzypczyńskiej. Oni nie są kilkanaście lat już ze sobą razem. I kiedy do niej zadzwoniliście, to ona powiedziała: dajcie mi się zastanowić, muszę coś przeanalizować. Kiedy ktoś by do mnie zadzwonił z pytaniem o to, czy jest stosowana wobec pani przemoc, to bym powiedziała: spadaj pan, nic takiego się nie dzieje. A tutaj było jednak prośba o czas na przeanalizowanie. Cieszę się, że o tym mówisz. Ja chciałbym wysłać taki komunikat do rodziny pana Skrzypczyńskiego, to znaczy zdecydowaliśmy się to zrobić, zdecydowaliśmy się napisać o tym, że on stosuje od lat przemoc domową, chociaż dla nas z Jackiem było to też bardzo trudne, to znaczy wiemy, w jakiej sytuacji bardzo znajduje się historia. Była żona, wiemy, w jakiej sytuacji znajduje się teściowa i dzieci, natomiast i to jest komunikat do pani Renaty, którą bardzo szanujemy, do ich dzieci. Która jednocześnie jest, dodajmy, pod opieką organizacji, która wspiera ofiary przemocy korzystała domowej. Korzystała dokładnie z pomocy Stowarzyszenia Baba, też dziękujemy takim stowarzyszeniom za istnienie, natomiast ten komunikat jest taki. Wiedząc o tym, co się dzieje, my jako dziennikarze nie mogliśmy przejść nad tym do porządku dziennego. To znaczy, dysponując dowodami na to, że prezes Polskiego Związku Tenisowego stosuje przemoc domową, musieliśmy o tym napisać. Też, żeby była jasność, po publikacji naszego pierwszego tekstu na naszych skrzynkach mailowych pojawiły się kolejne dowody na to, że ta przemoc domowa była stosowana. Zresztą to, że w taki sposób zachowuje się wobec swojej rodziny pan Skrzypczyński, wie znowuż całe środowisko tenisowe. Katarzyna Kotula w tym wywiadzie mówi: wszyscy wiedzą. Wszyscy o tym wiedzą. Tajemnica Poliszynela. Tajemnica Poliszynela i niestety to, o czym pewnie jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć, czyli plecy Mirosława Skrzypczyńskiego. To, że on jest chroniony dziś politycznie. Jakie są reakcje ministra sportu? Przypomina mi to działanie, jeśli chodzi o pedofilię w kościele. Niestety, polski tenis potrzebuje takiej samej dyskusji i rozliczenia, jak na przykład struktury polskiego kościoła katolickiego. To znaczy, dlaczego minister sportu powtarza, że nic nie może zrobić i mówi w mediach, że prezes zamierza nas pozwać. A dlaczego nie wyraża solidarności z ofiarami? A dlaczego na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości nie dowiaduje się, dlaczego prezes nawet nie został przesłuchany, chociaż przecież teściowa zgłaszała tę sprawę? Nikt nic nie robi. Od kilku tygodni krzyczymy na ten temat, że przemocowiec stoi na czele Polskiego Związku Tenisowego. Dziś pani poseł korzysta w dużej mierze z tego, że ma, ona mówi o tym wywiadzie, mam ten temat przepracowany, jestem na uprzywilejowanej pozycji. Się go nie boję. I tutaj jest też ważne, żebyśmy powiedzieli to, co powiedziała pani poseł. Wydaje mi się, że to jest przełom i też coś, czego musimy się w Polsce uczyć. W Stanach ta dyskusja już się odbyła. Pani poseł mówi: nie chcę być nazywana ofiarą. Nie boję się, to on jest sprawcą przemocy. Ja nie chcę być nazywana ofiarą, ponieważ to konotuje słabość. Ja nie jestem słaba, jestem silna, jestem odważna. Mówię dzisiaj o tym na głos. Musimy kończyć, Januszu. Jaki będzie dalszy ciąg twoim zdaniem? Króciutko. No ja nie wyobrażam sobie, żeby taki człowiek, mający na koncie między innymi przemoc i molestowanie seksualne, stał dłużej na czele polskiego tenisa. To jest sytuacja niewyobrażalna, chora i nie możemy jej zaakceptować. Dziękuję bardzo. Janusz Szwertner, a wcześniej z nami również Jacek Harukowicz, autorzy tekstu na temat szefa Polskiego Związku Tenisowego, tekstu, który przeczytacie na głównej stronie Onetu. Jest wstrząsający, ale naprawdę warto się z nim zapoznać. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję bardzo. Wam dziękuję i życzę dobrego dnia.